Cześć, jesteśmy świeżo po Unpacked 2021 i zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania Samsunga Galaxy S21, Samsunga Galaxy S21 Plus, a także Samsunga Galaxy S21 Ultra. Do dzieła! Zaczynamy sobie od najmniejszego z serii Galaxy S21 5G, czyli właśnie od S21. Telefon, który ma ekran 6,2 i tutaj nowością jest odświeżanie 120 Hz, tym razem Samsung we wszystkich swoich smartfonach wprowadził odświeżanie 120 Hz, za co oczywiście duży plus. Smartfon jest najmniejszy, jeśli chodzi o budowę, z tyłu jest wykonana z poliwęglanu, więc mamy tutaj do czynienia z tworzywem sztucznym. Szkło jest dostępne w S21 Plus oraz S21 Ultra. Jak widzicie, mała wyspa na aparat, która delikatnie pogrubia nam smartfon w prawym górnym rogu. Nie jest to zbyt uciążliwe, sam rozmiar smartfona bardzo mi pasuje, bateria 4000 mAh, co pokazuje, że Samsung nawet w małych smartfonach daje już całkiem sporo ogniwo. Sprawdzimy oczywiście w pełnej recenzji, jak ona sobie da radę z użytkowaniem na co dzień. Jeśli chodzi o wyświetlacz, mamy tutaj Dynamic AMOLED 2X, czyli najnowszy wyświetlacz Samsunga, który jest oczywiście bardzo dobrze znanym AMOLEDem, który według mnie jest jednym z najlepszych wyświetlaczy na rynku i tutaj Samsung cały czas trzyma poziom. Szkoda, że w S21 oraz S21 Plus mamy tylko rozdzielczość Full HD+, natomiast oczywiście nadrabia ona 120 Hz odświeżaniem. Kiedy jesteśmy przy aparatach, w tej chwili mamy 64-megapikselowy obiektyw główny. W aparaty nie będę zbytnio szczegółowo wchodził, dlatego że zajmiemy się tym w pełnej recenzji. Drugi obiektyw to telezoom, który jest w stanie przybliżyć nam obraz bezstratnie aż 3-krotnie, natomiast korzystając z zoomu cyfrowego możemy obraz przybliżyć aż 30-krotnie. Na końcu zostaje nam jeszcze obiektyw szerokokątny, który ma 120 stopni. Nowe Samsungi Galaxy z serii S21 5G są dostępne aż w 6 wersjach kolorystycznych, więc jeśli ktoś szuka naprawdę wyróżniającego się telefonu i nie zależy mu tylko na zwykłym czarnym, będzie miał w czym wybierać. Najnowsze Samsungi z serii Galaxy S21 5G są wyposażone oczywiście w procesor Exynos 2100. Jest to najbardziej wydajny procesor i Samsung mówi wprost, że nie będzie aż tak dużej różnicy między Snapdragonem a Exynosem. Podczas takich krótkich testów nie zauważyłem także, żeby Exynos się przesadnie grzał, czyli nie mamy tych pospolitych problemów, które mieliśmy z poprzednimi Exynosami. Samsung Galaxy S21 i S21 Plus są wyposażone w 8 GB pamięci RAM, natomiast S21 Ultra jest wyposażony w 12 lub 16 GB RAMu. S21 waży 171 gram i jest naprawdę bardzo kompaktowym i przyjemnym smartfonem. Kiedy przejdziemy do S21 Plus, tak naprawdę tutaj różnice są tylko i wyłącznie w rozmiarze ekranu oraz baterii. Samsung Galaxy S21 Plus ma 6,7 cala, także ekran Full HD+, i dokładnie taką specyfikację jak jego mniejszy brat. Poza większym ekranem mamy także większą baterię, której pojemność wynosi 4800 mAh. Wszystko inne jest dokładnie takie samo. Przechodzimy do wersji Ultra, która ma najwięcej nowości. Samsung Galaxy S21 Ultra. Tutaj na pierwszy rzut oka rzuca nam się oczywiście duży rozmiar smartfona, 6,8 cala. Dodatkowo mamy najbardziej zaawansowany system aparatów, bo jest ich aż 4. No i tutaj już widzimy sporą różnicę pomiędzy S21 i S21 Plus, a Ultra, jeśli chodzi o grubość, w tym no najgrubszym miejscu, czyli w miejscu, gdzie są umiejscowione obiektywy. Muszę przyznać, że podczas trzymania tego smartfona mam wrażenie, że jakby ta część była troszeczkę cięższa i on nie jest aż tak dobrze wyważony. Jest to smartfon gruby, natomiast no oferuje też dużo więcej. Przede wszystkim znaczącą zmianą jest to, że wreszcie w serii Galaxy S mamy możliwość używania rysików S Pen. Ta funkcja była do tej pory zarezerwowana tylko i wyłącznie dla serii Note oraz dla tabletów. W tym momencie, biorąc na przykład rysik z Note 20, jestem w stanie bez problemu tego smartfona obsługiwać rysikiem i on go bez problemu rozpoznaje. Zapytałem od razu Samsunga, jak chcą rozwiązać temat gubienia rysików, no bo tutaj nie ma żadnego miejsca na umiejscowienie go w obudowie. Wraz z rysikiem ma być sprzedawany cover, albo właśnie w postaci takiego pokrowca z klapką, albo silikonowy, który jednocześnie będzie miał miejsce na rysik. Rysiki działają także z tabletów, czyli jeśli ktoś chce mieć to większe piórko, także będzie mógł używać go na S21 i znowu zasada działania jest dokładnie taka sama jak w Galaxy Note. Większymi możliwościami w stosunku do S21 i S21 Plus w Galaxy S21 Ultra jest zwiększona ilość RAMu. W tej chwili możemy wybrać wersję 12 lub 16 GB, no i dodatkowo mamy 3 pojemności. W Galaxy S21 i S21 Plus były to 2 pojemności, czyli w tej chwili mamy do wyboru 128, 256 lub 512 GB pamięci na Wasze dane. W Galaxy S21 Ultra mamy także podwyższoną rozdzielczość do WQHD+. Jeśli chodzi o jasność, w Galaxy S21 Ultra mamy 1500 nitów, natomiast w S21 i S21 Plus 1300 nitów. Wyświetlacze i tak są bardzo jasne, no i tak jak już mówiłem, jeśli chodzi o AMOLEDy Samsunga, są one wzorem dla innych producentów. Jeśli jesteśmy już przy wyświetlaczach, warto też wspomnieć o tym, że S21 i S21 Plus mają wyświetlacze płaskie, natomiast w S21 Ultra ten wyświetlacz jest delikatnie zagięty. Dużą zmianą w stosunku do S21 i S21 Plus jest także system aparatów. Główna matryca ma w tej chwili 108 megapikseli i jest to zmieniona matryca, nie jest to matryca, którą znamy z poprzednich Samsungów. Przede wszystkim tym, co ją wyróżnia, to ulepszony tryb nocny, natomiast dużą zmianą, która pokazuje też, że wymieniono podzespoły, jest możliwość zrobienia 12-bitowego zdjęcia w RAW-ie w trybie profesjonalnym. Galaxy S21
S21 Ultra jest wyposażony także w dwa teleobiektywy. Jeden trzykrotny, a także drugi dziesięciokrotny z możliwością cyfrowego przybliżenia aż stukrotnie. Nowości w aparacie jest bardzo dużo i tutaj skupimy się dokładnie w recenzji, natomiast mogę Wam powiedzieć, że Samsung w tej chwili potrafi rozpoznawać psy i koty, jest w stanie automatycznie dobierać prędkość klatek na sekundę w zależności od warunków oświetleniowych i wiele, wiele więcej, natomiast o tym w pełnej recenzji. Nie mogło oczywiście zabraknąć także większej baterii. W Samsungu Galaxy S21 Ultra macie ogniwo o pojemności 5000 mAh. Z braków dla całej serii. Nie mamy możliwości rozszerzenia pamięci o karty microSD, z pudełka zniknęły także ładowarka, a także słuchawki, które w tej chwili są sprzedawane osobno. W zestawie otrzymujecie tylko szpilkę oraz kabel C-C. Podsumowując, nowa seria Galaxy S21 5G to udane telefony, które na pierwszy rzut oka wpasowują się w każdy segment. Mamy telefon mały, mamy telefon średni i mamy telefon flagowy plus, który jest w stanie zaoferować nam znacznie więcej. Fajnie, że Samsung wprowadził do serii Galaxy S obsługę rysika, no i oczywiście bierzemy się w tej chwili za pełne testy, więc jeśli macie do nas jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Ja w tej chwili się z Wami żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X.com. Cześć!